Czy ty mi możesz powiedzieć, co to jest? Lodówka. Ale na co nam taka wielka lodówka? Jak to na co? Na to całe żarcie, które tu jest. No ale babo, no to gdzie my jedziemy? Na Sylwestra! Nie! Idź na Instagramie! 2 minuty. To już się powoli staje tradycją. Yeah. O, moje maleństwo. Jak wiecie, jedziemy na Sylwestra, ale spędzamy go w środku lasu, w małym domku. Boisz się? Bardzo! Babo, znajdź mi jakiegoś pływa, bo nic nie widzę. Proszę, prada. Kurwa, jak w kinie. I akurat zaszło. O kury, mam Leno, kury są. Kury! Jak robią kury? Znaczek na Gawra House. Gdzie to jest? Miał być w lesie. Gdzie? Bo coś jest nie tak. Gdzie jest ten dom? Jest vibe, jak ktoś idzie. Idzie tam ktoś? No spacer, może to jest ten właściciel. Ja się boję. To świeci, to będzie nasz domek. Tam będzie nasz dom. Tam. Myślisz, że to jest on? Tak. To jest on. Nawet ten parking podświetlą. Kurde. Ale ty babo, gdzieś to nas wywiozło, pokaż to. Zobaczcie. Wow. Tu przed chwilą taki facet i Kuba mówi, na pewno właściciel, bo kto tutaj idzie sam, nie? A słuchajcie, nie, on tylko przeszedł sobie i na nas spojrzał i to jak to jest jakiś morderca i przeszedł, zobaczył, obkukał, że już przyjechaliśmy i wróci później. O, a tam są worki Marlena. Ja nie, wracam do domu. Jesteśmy, słuchajcie, w Gołąbkach. Golemkach. A, w Golemkach. Nie mam pojęcia, gdzie to tak, jest. Tak, mamy tutaj przepiękne miejsce. Jesteśmy w samym centrum lasu. Tak, tam jest nasz domek. Tak, mamy jacuzzi, saunę, banie z zimną wodą. Nie wiem, kto tam wejdzie, bo jest chłodno. No, ja tak samo. No i co? I my się rozpakowujemy, a was zapraszamy na taki mały house tour. Pierwsze wejście Marleny do góry. Wchodzi jak Spiderman. Ale to nie najinaczej. A to będzie po szampinie. I... Chłop z lodówką. Idzie już. Co? Strasznie ciężkie. A widzisz, że to wcześniej tachałam. Cio. Tego na wsi mnie uczono. Zawsze musi być pełna lodówka. Chyba zawsze musi być majonez. I najważniejszy. Przy kominku? Nie, na zimno. Zimno. No chodzimy zobaczyć, jak czy jest ciepła woda w jacuzzi. Jezu, wyszła jak u siebie. No właśnie, bo my tu mamy, słuchajcie, jacuzzi. No pokaż, jak na siłkę chodzisz. O, jaka fajna. Ojojoj. Ciepełko? Tak. Tak? Co? Nie słyszę cię! Los frajeros z siebie. A ty jesteś los duperos. Los suszeros. Suszeros. Znalazłem pockę na muchy zobacz. Miałam mówić. Nawet mi się podobało. Ale nie łapką! Marlena marudzi, że jest jej zimno i że tak. Mamy rozpalić kominek, no. Bo w domu nie rozpalamy. No nie rozpalamy, tu mamy taki ładny kominek, więc dawaj. A ja patrzę na to i mówię, jak to rozpalić i patrzcie, co znalazłem. Dun, 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 dun. Wow! I weź, zawsze takie coś chciałem. Weź to schowaj lepiej, nie do mnie, nie celuj do mnie, nie rób tego! Weź to wyłącz! Wprowadzasz nerwową atmosferę, tak? Instrukcji obsługi? No nie ma właśnie. Na pewno mamy coś takiego. Mhm. Co to jest? Nie wiem. To jest chałwa jakaś. Dobra, jeszcze raz. Poluzowało się, kurwa. Tak, jesteś majster? Łej, gaśnie. Nic nie gaśnie, nic nie gaśnie, czekaj, coś się pali. Nie gaśnie. Dawaj, malutki. O, jest, z tyłu się drewienko podierało, czyli jednak drewienko wystarczy. Wow! To się zobaczymy za chwilę. No piękna sprawa, to zabieram ze sobą. Babu, sauna się już świeci, zobacz. Tak? Wow, jest czeka tam. Czeki, proszę bardzo, teraz nie. Jest style by pan Michał. Trzymaj ręczniki, a nie gadaj.
Okej. Okay. Jak co nie przygotowałem, bo musimy razem przygotować. Kołak się ustawia tutaj. Jest głośniczek. No, to ty przygotujesz. Wow. I drugą połowę. No to czekaj, jak mam to zrobić? No, dawaj chłopie, do roboty się bierz. No tak, no musisz to gdzieś sunąć, nie? Szybko, bo ciepełko mi upływa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uiii, brawo. Damn. Kto pali w tym piecu? A, no ja. Ja to stąd nie wychodzę. O, matko, gorąca jest. No. Oj, 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 oj. A teraz się zwyczajesz. Panie, bo ja. To są lampki, więc włączmy jakieś. No, czerwone, ja mówisz? Czekaj, ale nie jakieś ładne, o. Nie, zielone. A niebieskie są niebieskie? Ładne, no właśnie, nie? Niebieskie. O, no te mają taki. Vibe. Lampeczki nad nami. Teraz jesteśmy jak te kurczaki w rosole. Widzisz, babę, gdzie cię zabrałem? Teraz mamy bąbelki. To ja znalazłam to miejsce! Dobra, dobra. Słuchajcie, zmieniamy miejscówę. Tak. Idziemy do... Ale jest w ogóle przyjemnie na dworze, nie? Jest przyjemnie, jest przyjemnie. Właśnie ja jestem z marzluchem, ale w momencie, jak to mówię, dostałam gęsią skórkę, więc nie wiem, czy dobrze. Akurat nam zgasło sauna. Mówiłam. Przed chwilą się świeciła. Ej, trzeba naprawić. Sauna działa i tak wygląda nocą. Ta sauna ma podobno taki przedsionek, gdzie możemy się przebrać spokojnie. Tak. Tam rozumiem. Ręczników nie zabraliśmy. Przez mi się, babu. Przez mi się, babu. No już nie nagrywa, bo to już plus 18 będzie. Co chodzi plus 18? Ty się tutaj chcesz rozbierać? A ty nie? Przerwa. Przerwa. Ogarniamy się, słuchajcie. I zaczynamy imprezę. Na początku wyglądam tak, ale zaraz będę wyglądać jakby Winnie. Przepraszam, bo za pół godziny północ. Czy jest pani gotowa? Uwaga. Podejdź tutaj bliżej. Ej, ale butów nie było. Co to jak grzeszy Sylwester? Proszę no, bardzo. No, no, no. Stylizowane na tak jak kiedyś, takie lata 90. takie lekkie tu podniesione, okay. Proste. Okej. Okay. Idziemy robić zdjęcie i za niedługo otwieramy. Otwieramy szampana. Za dwie minuty, Marlena, nowy rok, szybko, szybko! Północ! Jest! Czekajcie! Czekaj! Patrzcie, czy musimy odpalać! Nie ma... Czekaj, czekaj! Aaaa! Jest dobra! No bo tak! 2024! Nie! Czekaj, zróbmy tak, żeby było widać jakoś! Nie wiem, czy widać w ogóle! Szybko, bo się spala! Tak, 2024 rok! Panie, wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku 2024! Kocham cię! Też cię kocham! O! Ej, zaraz się szybciej spadł! Otwieraj szampana! Ale co mam z tym zrobić? Szampan! Ale co mam z tym zrobić? Otwieraj szampana jeszcze! Gdzie szampan? Gdzie szampan? Gdzie szampan został? W tym roku mamy, no, spóźniliśmy się. Otwieramy skubańca. Wszystkiego tak. Najlepszego w nowym roku. Jesteśmy w takiej dziurze, że nie widzimy żadnych fajerwerek, ale wszystkie słyszy. Tak, jeszcze. Także jeszcze raz, kochani, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękujemy, że z nami byliście. I do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym. Żeby z tradycji się stało zadość. Tak, dzwonimy. No dzień dobry, witamy w nowym roku. Wszystkiego najlepszego, tato. Zdrówka, szczęścia, tak. Pomyślności. Spełnienia celów w tak. Nowym roku. Dużo sukcesów. Tak, i moc wrażeń. No cześć, wszystkiego najlepszego w nowym roku. No, mamuś, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w przyszłym roku. Tak. Sukcesów. No. Spełnienia marzeń i dużo fajnych wyjazdów. I żebyś kupowała ładniejsze buty w przyszłym roku. O tej chwili, ty! Mama kupiła ostatnio brzydkie buty. Pójdzie to w świat? No, w jakich butach chodzi, no. Słuchajcie, moja mama i mój tata napisali mi życzenia po prostu na Messengerze. No bo, a wiesz co powiedzą? Nie umieliśmy się dodzwonić. Bo aha, nikt do mnie nie dzwonił, ej, smutno mi jest. Halo? No hej, szczęśliwego nowego roku. No, dziękujemy wzajemnie, szczęśliwego nowego Jorku. No, wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i samych sukcesów. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Wszystkiego dobrego w nowym roku dla państwa. No, dziękujemy bardzo. Dziękujemy nawzajem. Dziękujemy. No hej, szczęśliwego nowego roku, tatuś. Wzajemnie.
No. Wszystkiego dobrego, panie Januszu. Zdrowia, szczęścia, pomyślności w przyszłym roku. Tak, spełnienia marzeń. Wam też życzymy tego samego. Halo? Halo? No cześć. Do szczęśliwego nowego roku, braciszku kochany. No i nawzajem, siostrzyczko kochana, wszystkiego dobrego. Tutaj Marlena też jest. Cześć. Szczęśliwego nowego roku! Żebyście mieli coraz lepszą współpracę, żebyście byli szczęśliwi, żebyście byli tak prawdziwi, żebyście ze sobą byli szczęśliwi. O, dziękujemy! Dzięki! Obdzwoniliśmy wszystkich podstawowych, my jeszcze sobie podzwonimy, ale teraz przyszedł czas na... zabawy! Uwaga, uwaga! Pokaż! Jazda! Nie miała być zabawa, a my skończyliśmy w jacuzzi. Tak, ale jaki nowy rok, taki cały rok. No właśnie, no. Także my się jeszcze bumbelkujemy i widzimy się rano. Będzie mi pani klepać naleśniczki teraz? No, bo ty miałeś robić naleśniczki. Ale ja w zeszłym roku robiłem śniadanie pierwszego. Ciekawe. Tak, bo ty byłaś dentka w zeszłym roku. Będzie przewracane? Będzie przewracane? No, piona! Dobra, to ja czekam i serwuj, babu! Ale to jest chyba jeden z pierwszych sylwestrów, na którego jesteśmy tak przygotowani, bo wiedzieliśmy, że będziemy robić naleśniki, więc zobaczcie, co kupiliśmy i przywieźliśmy specjalnie. Prezydent, bita śmietanka. Tacy przygotowani, a nie pomyślałeś o otwieraczu? A skąd ja miałem wiedzieć? To skąd mogłeś wiedzieć, masz puszkę? Zresztą bardzo długo, bo myślałem, że jest otwierana, tak? Aha. Bo mamy otwieracz w domu, to na to nie patrzę, a zresztą bardzo długo nie mieliśmy otwieracza i dopiero ostatnio kupiłem. Wynalazek, Kuby. No i wynalazek, tak się kiedyś otwierało konserwy, no. Mm-hmm. Na wojnie, nożem. No. Ale ładnie, ale wiecie, pada śnieżek, a nie jeszcze tak bardzo zimno. Zobaczcie, jak tam widać, jak te drzewka mają śnieg. Tam też. No ślicznie. Potem idziemy do jacuzzi. Trzeba korzystać, bo ogólnie dzisiaj sobie robimy taki bardzo leniwy dzień. Chcemy sobie coś pooglądać, po prostu w łóżeczku zamówić coś do jedzenia. Pierwszy dzień mieliśmy odpoczywać, a tu już Marlena wymyśliła foty. Patrzcie, jak wygląda. Tak. Patrzcie. Pod spodem mam kostium kąpielowy, bo wymyśliłam takie foty w śniegu, wiecie, w kostiumie kąpielowym, w czapce i w ogóle w okularach, bo tutaj napadało i uważam, że to jest mega super pomysł. Zamokniesz, kobieto, zamokniesz i zamarzniesz. Tu jest pięknie. I zobaczcie, jak tu sypie. Ej, czujesz tutaj mieć domek swój? Ładnie by było. Właśnie przyszliśmy na działkę załatwić. Chciałabyś w Gołąbkach mieszkać? Tak. No zrzucaj to już, zrzucaj. Szaleńcze. Proszę nie patrzeć na moje ciało. Ty szaleniec. No zapokaż, jak pozujesz najpierw do kamery. Damn. Zdjęcie na Instagramie. Chyba nie będę się spieszył jednak. Zdjęcie, zrób zdjęcie. Tak mi wszystko zbarło, w sensie najgorsze są chyba palce. Bud rozwiązał, ile dwóch, co mogę to rozwiązać. Idziemy się grzać. Idziemy, słuchajcie, do sauny, która jest tutaj za nami. Teraz ze światełkiem, no jak w jakichś filmach na sauna. W filmach? Sauna i w ogóle, wiesz, o co chodzi. No, w takich filmach aromatycznych. Aromatycznych? Co ty robisz? Postanowienie noworoczne, 100 pompek dziennie. Jo! O kurde! No na razie dawaj, nie wystarczy. Ej, co? Ej, zapomnieliśmy wystrzelić konfetti! To wyszedłem w przyszłym roku! Szczęśliwego nowego roku! Kurde.